Cześć, z tej strony grupy Urbexy Wiśniackie. Dzisiaj zwiedzimy sobie starą ruinę pałacu barokowego. Zapraszamy do zwiedzania. I śmierdzi. Jak zawsze. Zaraz wejdziemy do środka. Prawdopodobnie dziewczyny kogoś słyszały z zewnątrz, ja nie, więc zobaczymy, czy kogoś spotkamy, czy też nie. O, idzie mnie. No idę. O, zabrało wszystkich. Nas jeszcze nie. Słyszałaś kogoś? Pałac powstał w 1787 roku. Jest naprawdę stary. W XVIII wieku, mówiąc w skrócie, jest stary. Znajdowała się tu nawet szkoła i ośrodki dla dzieci. Też sala bankietowa, bo moja babcia była tutaj na weselu. Spoko. Czy tutaj to? Mamy pozostałości właśnie po sali gimnastycznej, jak mówiłam, znajdowała się szkoła wcześniej, a później stworzono z tego ośrodek dla dzieci z problemami umysłowymi, coś takiego? Dla umysłowo pośledzonych, no. W pałacu byłyśmy już jakiś czas temu, ale mamy z niego tylko same zdjęcia. Więc przyjechałyśmy wam go pokazać w całej okazałości. To jakieś szafki były. Stary materac. O, mamy schody. Znaczy może zwiedzimy najpierw cały dół, później pójdziemy na górę. Tu są drzwi. A myśmy tu... Pamiętam to. No właśnie, też o tym mówiłam. Szkoda mi tego płaci. No to wejście tutaj to robi wrażenie, co nie? Tutaj był kominek. I były tutaj normalnie też pokoje. Mam komineczek. Gaga. Bardzo dużo pomieszczeń. No, strasznie przeciąg. No, robi wrażenie, tak samo to ten orzełek nad tym, jak to się mówiło. Patrzcie, słowa mi brakuje, nad kominkiem, o. To może była winda, co? Ojojaj, piwnica. Piwnica na koniec. Nawet takie ładne okienko. Piękne, jak sobie wyobrażam. Tam ktoś jest. Idę.
dobrze mam kamerę? Tak? No. To? Dobrze. Chyba. Widoczki z balkonu mamy obcykane. Tam z daleka widać folwark, który przynależał do tego obiektu. Nie wiem, czy da się tam wejść. Nie wygląda. Wygląda, jakby był na czymś podwórku. No, między innymi. No. Tu widoczki z góry. No i tutaj. Tu mamy talety. No i co? Chodźcie na górę. Tak, mamy dzisiaj duży ruch, nie jesteśmy sami. Tu przy gniazda ptaszy. Takie małe pomieszczenie. Może to były te pokoje, co? No. Takie nieduże są. Takie małe. Może pomieszczę te pokoje, o których wspominałaś. Dać dach został spalony. Lepiej uważać. Przejdziemy tędy? Nie wiem, zobaczymy. No po tym raczej tak. Kogo słyszę? Aha. Uch, się wyje. Nie wyjeb się. I nie zahaczę nic. Co się tu gwoździ? Co na ciebie? Powiedzmy. Na dachu, bez dachu? A da się jeszcze? Jeszcze wyżej da się wejść. No. I tu jest widoczek na ten staw, który tutaj też się znajduje przy pałacu. Może wrócę do dziewczyn. Tam jest taki przelot w dół, na dwa piętra. Wow. Powoli, tak. Wow, no lepiej tu nie stawać. Ale tu był strych. Ewidentnie był tu strych. Tam jest piękne okno. Została nam tylko piwnica. No, tak, to jest piwnica. Tak. Jakaś kuchnia może? Kiedyś? Zresztą, jak ktoś tu stoi, słuchaj. A co ściana? Były łazienki. Łazienki?
To na foteli. Albo szatki. Nie wiem, co to tam. I co to robiło. Fotel. Ciąg dalszy. Mniej szkła niż tam. O. Narzędzie ja dbaj o narzędzia. Twoje narzędzi. Kombinerki, obcęgi, dłuta, szczypce, obcinaki. Rysiki, taki. Może gdzieś znajdziemy coś. Szukaj wkrętów. Szukaj wkrętarki. No. Dobra, to jakiś magazyn. Kibelek. Uwaga na dziurę. O, jakieś bojlery tu są. Czy coś. Nie. Co to jest? To jest pełno ziemi. To jest nowy bojler. Muszę tam świećcie, a ja zależy tutaj. Ale echo. Czy nic nie ma? Monika tu wie pomieszczenie. Nie napisali jakie. Dalej. Tam jest jakieś przejście. To nie jest wyjście to boczne takie, gdzie się wychodzi na staw? Tu się chyba wychodzi w prawo na staw teraz. Prawo. Cztery rodzaje sygnałów alarmowych. Powietrzny. O zagrożeniu wskażeniem. O wskażeniach. Odwołanie alarmu powietrznego. Tu po skarze. Teraz są tylko alarmy. O, mamy jakiś stary kask. O, ale tu zajeżdża piwnicą. O, mamy drabinkę. O, pieca tu stoją, patrzcie. I coś białego na tym spienionego. Ale jest stary piec. Fajnie wygląda, nawet dwa. O, patrzcie na to. Taśmy tutaj są stare. Ko, co zapisem policja? No tutaj nic. Co? Jej, jeszcze więcej. Byłoby ciekawie. No, ale właśnie tutaj szatnia musiała być. To była szatnia damska. To była szatnia męska. Tak, tak. Dziwna ta piwnica, taka milion pomieszczeń o dziwnym układzie. Nie widzicie mnie u nas jakiś betonowy krok. O, kawałek kuchni, tak. Pomieszczenie. A to nie będzie to pomieszczenie z tymi takimi szklanymi. Tak, to będzie to. Tak, to tak. 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 No i mamy. To jest piękne. M. M spożywczy. Kwestia gustu, co nie? Jakaś drabinka. O, mam jakąś szafkę. Czy ja nie chodzę naokoło?
kibelek. Nie no, no tak się prezentuje z zewnątrz. Pewnie większość z was i tak już zna ten pałac. Ale jest tak piękny, że... Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy was na naszego Facebooka i Instagrama. Pozdrawiam Ilonkę i jej koleżankę. Pozdrawiamy. Na razie.